był człowiek, który potrafił przekraczać przestrzenie, puste miejsca. Na jakąkolwiek działalność jego się popatrzyło, to była to właściwie miłość do człowieka, miłość do ludzi. Człowiek dialogu. Pokojowego dialogu. Nawet dla nas, patrząc na to, to stwierdzamy, to trzeba być świętym. Z pamiętnika ojca Mariana Żelazka. Urodziłem się dnia 30 stycznia 1918 roku w Palędziu pod Poznaniem. Byłem 7. dzieckiem moich rodziców, Stanisława i Stanisławy Żelazków. W gromadce złożonej z rodziców i 14 dzieci przeżyliśmy aż do I wojny światowej i przez cały czas jej trwania. Już jako mały chłopiec chciałem być księdzem. Pamiętam taki dzień, kiedy mnie zabrał na dach domu dialogu. On się nawet położył na tym dachu i wtedy, patrząc w gwiazdy, opowiedział o tym początku. Rodzina wielodzietna, ale jednocześnie tak bardzo altruistycznie nastawiona, że oprócz swoich kilkanaście dzieci adoptowali jeszcze dwójkę innych dzieci, które wychowywały się w całej wspólnocie rodziny. Miał w sobie jakby trochę więcej ducha, takiego pragnienia czegoś dania z siebie. Ojciec Marian pochodzi z rodziny włościańskiej. Rodzina była bardzo religijna, patriotyczna. W domu, tak jak wspominał, zawsze był porządek i ład. Każdy wiedział, co jest jego obowiązkiem, co do niego należy i opieka nad młodszym rodzeństwem. Pamiętam, jak on mówił, to zawsze mówi, a mamusia to była nasza pani domu, a mamusia to mówiła tak, a tak. A mamusia mówiła, że... I zawsze to dokończenie tych zdań było ukierunkowane do chrześcijaństwa, wiary. Zawsze była modlitwa przy stole, przed posiłkiem. Był odmawiany różaniec. Wszyscy byli przygotowywani do trudów życia. Tutaj rozpoczął edukację podstawową. W Dopiewcu była szkoła podstawowa. Palędzie należało do Dopiewca. Niestety w latach 20. państwo Żelazkowie byli zmuszeni przeprowadzić się do Poznania. Powołanie się rozwijało w okresie jego ministrantury i jego kontaktów z misjonarzami. Misjonarze, którzy przybywali do zmartwychwstańców, z którymi miał możliwość rozmowy, spotkania, w dużym stopniu zadecydowali, że wybrał taką drogę życiową. Będąc w szkole Marii Magdaleny w gimnazjum, podjął naukę w Górnej Krupie i wybrał właśnie werbistów. Górna Grupa to takie szczególne miejsce dla werbistów, bo to był drugi dom werbistowski w Polsce. To było miejsce, gdzie wykuwał się charakter. Pobyt tam to był najszczęśliwszy jego okres w życiu. Doskonale grał na instrumencie, w chórze śpiewał, miał ładny głos. To był ten czas, kiedy sobie uświadomił, że chce dać coś więcej. Ojciec Marian zadecydował, że chce zostać w Zgromadzeniu Słowa Bożego i pragnie być misjonarzem. To się wiązało z rozpoczęciem formacji podstawowej. Formacja podstawowa zaczynała się nowicjatem pod przewodem błogosławionego ojca Ludwika Mzyka. Ci młodzi nowicjusze teraz kształtowali już nie tylko charakter, ale także ducha. Nie było czegoś takiego, że można było się tam jakoś zwolnić z byle jakiego powodu, z takiego czy innego nabożeństwa, bo mnie głowa boli albo coś. To nie wchodziło w grę. To byli chłopcy, którzy byli przygotowywani, jakby można powiedzieć, do misyjnego bohaterstwa. Z gotowością włącznie na oddanie życia. Dnia 1 września 1939 roku wybuchła wojna. 4 września nasz kurs nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne. Następnego dnia nowicjat został opuszczony. W styczniu 1940 roku gestapo internowało księży w naszym zakładzie naukowym.
22 maja 1940 roku nadjechały zamknięte ciężarowe samochody i zabrały internowanych księży wraz z naszą grupą młodych werbistów, nowicjuszy i filozofów najpierw do Fortu VII w Poznaniu, a następnego dnia po upchaniu nas w wagonach kolejowych do Dachau. Nie wiedzieli, dokąd jadą. Kiedy dojechali do Dachau, no to sobie uświadomili, że są w obozie koncentracyjnym. Bardzo szybko zmieniono ich na numery, bardzo szybko przebrano pasiaki i posłano do roboty, do ciężkich prac. I tak za drutami obozu zaczął się nasz powtórny nowicjat. Trwał on 5 długich lat, najdłuższych w moim życiu. Jedzenie było tak skąpe, że musieliśmy dokarmiać się modlitwą i nadzieją. Najbardziej wyszukany sposób gnębiono właśnie kapłanów polskich. I najwięcej ich zginęło w Dachau. Tam czuł, że są nikim. Jedyne miejsce, gdzie można było się jakby odizolować od tego całego otoczenia, od tego nieszczęścia, od tego zła, była zwykła toaleta, gdzie mógł po prostu sobie poczytać, pomodlić się. Śmierć czyhała na każdym kroku. A mimo to, idąc, wracając, bo oczywiście zawsze kamienie wielkie, głazy musieli przenosić i idący obok współwięzień, padający już z wycieńczenia, ojciec Marian wziął jego kamień i niósł i swój i jego. Wiedział, że za to ma wyrok śmierci, ale to nie było przeszkodą, żeby pomóc temu współwięźniowi, żeby on nie padł na drodze, bo było wiadomo, że jedyne co będzie, to po prostu zostanie zastrzelony. To było pierwsze jego wspomnienie obozowe, które mi powiedział. I mówił je z radością, uśmiechnięty, szczęśliwy. Mówił, wiesz, Anusio, prosiło się Boga, wzięło się ten kamień od tego starszego i się niosło dwa. I on doszedł żywy i się doniosło te dwa kamienie. Ani razu nie użył słowa, ja wziąłem kamień i ja pomogłem, i ja doszedłem z dwoma kamieniami. Się pomogło, się doniosło za sprawą Bożą. Organizował już potem w obozie, oczywiście na ile można było, mszę świętą, spowiedź. I to było takim przyczynkiem do tych sił, które pomagały im przetrwać to najgorsze piekło. Obóz zniszczyć, wymordować wszystkich. Takie założenia, takie plany były Niemców. Sądzili, że już nie ma dla nich ratunku. Z tym, że armia amerykańska doszła wcześniej do tego obozu. To była taka radość, takie niedowierzanie prawie, że jednak ocaleni. Dziewiątego kwietnia każdego roku o 4:00 rano wyrywał mnie ze snu telefon i były tam zawsze te same słowa, taki okrzyk niebywałej radości. Anusio, Anusio, wolność, wolność! I odkładał słuchawkę. Zanim oprzytomniałam, to myślałam sobie, aha, pewnie jest 29 kwietnia dzisiaj, ale dlaczego o 4 rano? Aha, no tak, bo to różnica czasu. Właśnie o tej godzinie ojciec już był po mszy świętej. To było 5 lat gehenny, ale mówi, to nie były lata zmarnowane. Mimo tak wielkich prześladowań, jakie tam odczuwali. Właśnie tam dojrzało jego misyjne powołanie. Był spadkobiercą tej działalności misyjnej swoich współbraci, którzy zginęli. Dla mnie Chludowo jest jak gniazdo Orląt, które dało Kościołowi i Zgromadzeniu Słowa Bożego 14 młodych męczenników. Z pełną świadomością oddali swoje młode życie dla Pana Jezusa i dla swojego ideału kapłana misjonarza. Nie byli oni sami, bo na drodze męczeństwa poprzedził ich błogosławiony ojciec Ludwik Mzyk, mistrz nowicjuszy. Właśnie tam sobie i Bogu
przysiągł, że pójdzie na misję i będzie pracował na misji. Nigdy w nim nie było nienawiści. Nigdy. Wręcz modlitwa za tych wszystkich, od których tyle przeżyli cierpienia. Kiedy nastąpiło wyzwolenie, wtedy ze współbraćmi, zwłaszcza z ojcem Koziełem, udali się przez Austrię i tam już współbracia niemieccy czekali na nich, aby im pomóc się przedostać do Rzymu, bo oni oczywiście byli jeszcze klerykami. Tam w Rzymie zaczęli studiować na Anselmianum i tam właściwie dokończyli swoje studia, tam też zostali wyświęceni. Najpierw był taki okres bardzo trudny, bo rekonwalescencji, przynajmniej kilka dobrych miesięcy oni dochodzili do siebie po obozie. Ale za każdym razem, kiedy wracał z misji na urlop, to przejeżdżał przez Dachau. Myśmy go pytali: ojcze, po co ty tam jedziesz? Przecież to było miejsce niesamowicie trudne dla was. To było miejsce śmierci wielu ludzi. A on mówi: no myśmy tam jechali, dlatego że tam żeśmy zmartwychwstali. Jest taki zwyczaj w naszym zgromadzeniu, że każdy młody werbista może wybrać trzy miejsca, w których chciałby pracować. W swoim podaniu o przydział pracy wymienia je seryjnie, pozostawiając przełożonemu generalnemu ostateczną decyzję. Wypowiedziałem się za nową misją w Sambalpur. Już 1 marca 1950 roku byłem w drodze. Na początku był nauczycielem, później dopatrzono się w nim charyzmy wychowawczej również i zdolności pracy z młodym pokoleniem. Uczyniono go odpowiedzialnym za szkolnictwo katolickie w całym stanie. Zakładał szkoły, budował, był nauczycielem, inspektorem. W Puri była szkoła podstawowa wybudowana i sponsorowana i w dalszym ciągu utrzymywana przez Holendrów. Szkoła Beatrix School, gdzie dzisiaj uczy się ponad 700 dzieci, często pochodzących z bardzo ubogich rodzin. Ponad 100 dzieci przebywa na stałe w internacie, który jest dla nich darmowy. Dla wielu rodzin jest to jedyna możliwość zapewnienia edukacji swoim dzieciom. Ta szkoła tak dobrze działała, że któregoś dnia zapukał ten naczelny biskup hinduski i prowadzi dziewczynkę, swoją córeczkę, którą dał do tej szkoły. Jak musiała być już ta szkoła bezpieczna, że on swoje dziecko oddał tam na naukę. Szkolnictwo było tym takim mostem łączącym społeczności, czy też warstwy społeczne, ale też i religię. Dopiero później, to był 75 rok, było takie wyzwanie, żeby się zająć tędowatymi i to właśnie w tym wielkim, pięknym mieście Puri, wtedy on się zdecydował tam pojechać. Ojciec Marian przywitał nas w Puri w swoim ashramie, bo tak się jego domostwo nazywało. Tam był właściwie wszystkim, sędzią i rozjemcą, i nauczycielem, i doradcą. Jeździł rowerem z wioseczki do wioseczki, od chałupy do chałupy i jak mógł, tak tym ludziom biednym pomagał. Ojciec Marian pierwszego dnia po zainstalowaniu wszystkiego w pomieszczeniu, nie przypominającym zupełnie gabinet stomatologiczny, zrobił ze mną spacer po wiosce i przedstawiał mnie od domu do domu, przedstawiał mnie, że ja jestem właśnie stomatologiem, będą przychodzili do mnie, będą siadali na tym fotelu, na krześle właściwie. Dla nich w ogóle stomatolog to była abstrakcja, nikt nigdy nie był tam z mieszkańców tej wioski, nawet w pobliżu gabinetu stomatologicznego. Pierwszy pacjent usiadł i mi zaraz zemdlał. Oni są bardzo ciemni tam na południu, więc się zrobił popielaty po omdleniu. Na szczęście miałam obok siebie paramedyka Josefa, który służył mi jako i tłumacz, i po prostu asysta. On już wiedział, co zrobić, żeby go szybciutko otrzeźwić, i potem już poszło bez problemów. Dzieci w szkole przed południem były przyjmowane, nauczyciele przychodzili, a dorośli z wioski po południu, także cały dzień od rana do wieczora właściwie była praca. A w momencie, jak prąd wyłączali, bo tam co 4 godziny na 2 godziny chyba wyłączali prąd, więc nie było prądu, i wtedy po prostu przy oknie było usuwanie, bo nie trzeba było maszyny mieć. Ojciec potem zorganizował agregat prądotwórczy, także potem już jak wyłączali prąd, to wyłączał się agregat, także można było pracować bez przeszkód. Ani jednego zapalenia zębodołu nie miałam po usuwanych zębach, a usuwałam po 300, po 400 zębów za każdym pobytem.
Mariusz zaczął się zastanawiać, co robić, żeby ci ludzie sobie potrafili zapracować na siebie. Więc tak, założył piękne ogrodnictwo. Specjalnie została taka zrobiona ferma. Stworzył taką małą wytwórnię pustaków. Nauczył ich, jak to się robi, zdobył materiały i to potem służyło do budowy domków w tej wiosce, którą zamieszkiwali trędowaci. Ponieważ tym się zajmowali mężczyźni, więc wiedział, że dla kobiet trzeba znaleźć inne zajęcia. W związku z tym zorganizował maszyny do szycia i nauczył te kobiety szyć. Ojciec był wszechstronny. Ojciec miał w każdej dziedzinie jakieś książki, jakieś podręczniki, które najpierw musiał się sam nauczyć i potem tą swoją wiedzę przekazywał dalej. Kolonia składała się z takich lepianek. Z jednego pomieszczenia, w której mieszkała cała rodzina, wujek za punkt honoru sobie przyjął to, żeby każda rodzina miała dostęp do wody bieżącej, czyli przy każdej takiej lepiance wybudowana była studnia, co było naprawdę dla nich wielkim osiągnięciem. Oprócz tego były hodowle, była hodowla kurczaków, była hodowla palm kokosowych. W kolonii trędowatych była również kuchnia, gdzie gotowano jedzenie dla osób, które mieszkały w tej kolonii. Tworzył sztywne zasady, które funkcjonują do dzisiaj. Do dzisiaj żadna osoba, która korzysta z tak zwanej kuchni miłosierdzia, nie ma prawa być żebrakiem. Wprowadził zasadę pod tytułem: jeżeli chcesz korzystać z mojej pomocy, musisz zachowywać się godnie. Był szpital, ale to szpital nie taki, jak my sobie wyobrażamy, czy taki, jak szpitale u nas wyglądają. Przychodnia składała się z trzech zasadniczych pomieszczeń. Z werandy frontowej i bocznej oraz pokoju zabiegowego, wyposażonego jak każde ambulatorium lekarskie. Weranda frontowa spełniała funkcję poczekalni, zaś boczna sali opatrunkowej, gdzie chorzy nawzajem przewiązują sobie rany, bandażują, smarują środkami dezynfekującymi i znieczulającymi. Warunki właściwie u nas nie do pomyślenia, że coś takiego mogłoby mieć miejsce, ale ci ludzie byli tam leczeni przez lekarzy i leczeni przez wujka i otrzymywali tą taką najpotrzebniejszą pomoc. Trądu nie należy się bać, można go wyleczyć. Gorszy jest trąd duchowy, który rodzi się z nienawiści, nieposzanowania i nietolerancji. Każdy trędowaty to tak jak gdyby został wyklęty ze swojego środowiska. Życiorysy wielu ludzi mieszkających tam, między innymi sekretarza i kierowcy ojca Mariana, paru innych osób, początki były takie, że zachorowali i nie chcąc swoich rodzin narażać na taki ostracyzm jakiś społeczny, wyprowadzali się z tych swoich wiosek, z tych swoich osiedli i znajdowali sobie właśnie takie miejsca, takie wioski, takie ośrodki dla trędowatych. Wtedy rodzina nie była napiętnowana, bo gdyby oni zostali, no to by całą rodzinę to dotknęło. Podrzucali dzieci, jak miały początki jakiejś choroby, żeby gdzieś znalazły schronienie, a nie dotykało to dalszej rodziny. Tam ludzie byli bez rąk, bez nóg, niektórzy trzeba by ich opatrywać. Mariusz robił to w rękawiczkach. No i przyszedł taki lekarz, chyba Hindus, no i taki był chyba zaprzyjaźniony z nim i mówi: ty nie możesz w rękawiczkach ich leczyć, bo oni będą uważali, że ty się ich brzydzisz. I od tego momentu, tak jak nam mówił, już opatrywał tych biednych trędowatych bez rękawiczek. Ci ludzie po prostu zaczęli się czuć ludźmi, a nie jakimiś wyklętymi, wyzutymi ze społeczeństwa. Ci ludzie często, jakby deszcz, to leżeli w błocie. I to było rzeczywiście piekło. Tych ludzi właściwie często nie uważano za ludzi już. On był tym, który pokazał, że trędowatym też jest człowieczeństwo. Powolutku ten trąd przestał być taki straszny, taki dla tych ludzi zdrowych. Ten trąd zaczęli się leczyć do tego stopnia, że ci trędowaci przestali zarażać. I to wszystko była zasługa ojca Mariana. Ten jeden człowiek na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat z tego piekła uczynił ogród nadziei.
jechaliśmy kiedyś samochodem. Z głównej drogi skręcało się w Polną, taką już drogę prowadzącą tam do misji. I na tej drodze stało dwóch Hindusów z rowerami. Widać było, że jeden jedzie w jedną stronę, zjechał w jedną, drugi z powrotem. Oni się zatrzymali naprzeciwko siebie i musieli sobie pogadać. To ja mówię, no za chwilę ci Hindusi sobie zobaczą, że my tutaj stoimy, no to sobie pójdą. A oni przecież z hinduskim spokojem dalej prowadzili, no na pewno ciekawą rozmowę. Ja mówię, ojcze, niech ojciec zatrąbi. A ojciec na to, a dlaczego ja mam trąbić? Przecież oni widocznie mają ważne sprawy do omówienia. To niech omówią, a czy nam się spieszy? Nam się nie spieszy, poczekamy. I to było jego podejście właśnie do życia tam. Hindusi uważają zwykle, że chrześcijanin pod przymusem je wołowinę, nie kąpie się i nie modli, bo przecież chrześcijanie nie robią tego bezpośrednio na ulicy. Powoli, w ciągu wielu lat pracy, przynajmniej część mieszkających w Puri Hindusów zaczęło przyjaźnie odnosić się do misji. Poznają prawdę o Kościele. Oczywiście pojechał po to, żeby szerzyć chrześcijaństwo, żeby jak najwięcej ludzi przeszło na tą wiarę, ale mówi, że on nic nie będzie robił na siłę. Gdzieś w jakimś dzienniku Ojca Mariana znalazłem takie zdanie. Teraz nie przytoczę dokładnie liczby, ale jeżeli dobrze pamiętam, brzmiało to mniej więcej tak. Moja parafia ma 500 tysięcy ludzi, z czego do kościoła chodzi 400. Do niczego nikogo nie zmuszał, a jednocześnie sprawił, że ludzie go szanowali, kochali. W wiosce, która liczyła już potem na koniec 1000 osób, nie było ani jednego katolika. Katolikami byli jego najbliżsi współpracownicy, ale Hindusi, nie katolicy, kłaniali mu się i bili czołem, bo taki był tam zwyczaj. Jak myśmy chodzili po miasteczku i wiedzieli już potem, że my jesteśmy od Ojca Mariana, to mieliśmy po prostu, byliśmy uprzywilejowani w każdej sytuacji. W trakcie odprawiania mszy i rozdawania komunii, w takiej kolejce do księdza się ustawiali obecni na mszy. Ojciec Marian zobaczył, że wchodzi kapłan ze świątyni Jagannath do kościoła. Popatrzył, porozglądał się, stanął na koniec kolejki, no i kolejka się zbliża. Ojciec mówi taką, przeprowadziłem rozmowę z Panem Bogiem. Panie Boże, co ja mam zrobić? Czy ja mam mu dać tą komunię i popełnić świętokradztwo? Czy mam odmówić? I wtedy on na pewno będzie miał mi to za złe i może go urażę, albo mu zrobię przykrość, albo będzie to niezbyt dobrze widziane. Opowiadał ojciec Marian, po takiej mojej rozmowie z Panem Bogiem dałem mu tą komunię i wszyscy byli zadowoleni. Chciałbym ukończyć nasze Centrum Duchowości. Jest ono miejscem dla wszystkich poszukujących duchowych wartości, zarówno katolików, jak i hindusów, mieszkańców Indii i obcokrajowców. Centrum Duchowości jest to miejsce, które w założeniu powinno gromadzić ludzi w różnych celach, i w celach religijnych, i czasami świeckich zupełnie, integrować ludzi różnych wyznań również, bo taki zawsze był zamiar Ojca Mariana. Właściwe duże centrum duchowości, które ojciec zaczął budować, to już był obiekt rzeczywiście okazały, duży, i nawet jak mi pokazywał w momencie budowy, przedstawiał wizję, że tu będzie fontanna, tu będą drzewa ozdobne rosły, tu kwiaty, tu wszędzie będzie internet, wygody jakieś. Ja mówię, czy to jest dobre? Czy to ludziom będzie się podobało? A ojciec mi wtedy odpowiedział, popatrz na Jagannath, jaki jest wielki. Nasze obiekty nie mogą być gorsze. Moi najmilsi w dalekiej ojczyźnie, już dawno do was nie pisałem, a przecież macie prawo do wiadomości o mnie i o mojej pracy. Od 2 lat mozoliłem się nad budową Centrum Duchowości Dialogu. Ma być skromną próbą, ażeby dobra nowina, jaką przyniósł Chrystus, mogła lepiej promieniować na bogactwo kultury hinduistycznej, pozostawiając Panu Bogu jej owocowanie. Moi przyjaciele Hindusi są przekonani, że jestem jednym z nich. Wierzą, że po przyjeździe do Indii inkarnowałem się w ich przodka. Uważam, że moje serce należy zarówno do Polski, jak i do Indii. Chociaż styl życia w tamtym kraju bardziej mi odpowiada niż w Polsce.
Jest on naturalny i otwarty na relacje z drugim człowiekiem. Kiedyś spytaliśmy się go, czy on bardziej się czuje Polakiem, czy Hindusem. To wujek powiedział, że on ma całe serce dla swojej ojczyzny Polski i całe serce dla Indii. Dla nas to było wielkie święto, jak wujek przyjeżdżał. Były przy tej okazji organizowane, przy okazji pobytu ojca Mariana w Poznaniu, bo tu miał rodzinę, spotkania. Oczywiście był witany chlebem i solą po staropolsku. Ojciec Marian, bardzo wzruszony, bierze ten chleb do ręki i mówi: zabiorę go do Indii, ale pozwolicie? Mówi: mój pobyt tutaj to tak jak zaszczyt dla chorego. Zwłaszcza jakby jakieś rocznice. No to już było śpiewanie. To już później ta cała rodzina, jak się zaczęła tam gromadzić, czy przy ognisku, czy przy stole, to zwykle się to śpiewem kończyło. A miał piękny głos ojciec Marian. Taki rzeczywiście szczególny. Bez problemu sobie radził z komputerem i z internetem. A to było 15 lat temu, gdzie u nas nie jeden młody nie miał pojęcia, jak po prostu z tych dóbr nowoczesności korzystać. Miał słaby wzrok, miał okulary do czytania, ale równie dobrze używał soczewek, bo uważał, że jeżeli ktoś coś wymyślił, no to czemu miałby to odrzucić? Pamiętam, zwróciłam uwagę na jego spracowane ręce i zbolałe nogi. Pamiętam, nosił takie przez lata wypracowane obuwie i nawet kiedyś z ojcem Kubiczem rozmawialiśmy na ten temat, że kiedyś mówił: ojcze Marianie, jedziemy, kupujemy jakieś buciki. A on powiedział: tak, jedziemy, ale kupimy dla tych, którym one są bardziej potrzebne. Nie wymagał tego, żeby koło niego skakać. On chętnie przygotowywał nawet śniadanie dla całej rodziny raniutko i chciał sprawiać jak najmniej kłopotu. Na przykład zawsze swoje rzeczy brudne prał. Ojciec udzielał porad moim przyjaciołom. Opisywałam jakiś dramat religijny czyjś. Przychodziła nad ranem odpowiedź, bardzo prosta do zastosowania, i modlił się za tych ludzi. Częstokroć u nas ludzie narzekali, że u nas jest źle, że u nas jest biednie. I wujek mówił, że my po prostu sobie nie zdajemy sprawy, co to jest prawdziwa bieda. Jak przyjeżdżaliśmy do wujka, jak jechaliśmy, to prosił, żeby przywieźć polską kiełbasę, której tam niestety nie uświadczy, i cukierki dla dzieci, które były w kolonii trędowatych, no bo niestety one też tego tam nie miały. Moja mama upiekła wielki placek drożdżowy z rodzynkami, bo tak smakował ojcu Marianowi, jak jechaliśmy na zdjęcia. Ojciec zaraz pobiegł po nóż, przekroił placek, taki duży, takie koło młyńskie, i zwołał wszystkie biedne dzieci i głodne kobiety, które czekały na pomoc w pobliżu, i wszystkich częstował. Bo oni nigdy, Anusia, jeszcze w życiu takiego smaku nie poczuli. A ja już jadłem. On wstawał gdzieś po 5 rano. Gdy wstawał, to już była modlitwa, a potem wylewał sobie 3 wiadra zimnej wody na głowę w ramach terapii knajpa i znowu modlitwa. I to tak trwało, aż do mszy. Sam dzwonił, gromadząc ludzi na Najświętszą Ofiarę Poranną. Ale po mszy świętej znowu jeszcze dziękował. Ludzie czekali cierpliwie, bo wiedzieli, że ojciec musi się pomodlić, że ojciec musi spotkać swojego Boga i że z tym Bogiem rozmawia bardzo często. Znajdujemy się w zespole szkół imienia ojca Mariana Żelazka w Chludowie, w miejscowości gminy Suchy Las. Zależność pomiędzy szkołą a ojcem Marianem polega między innymi na tym, że był księdzem w klasztorze ojców werbistów w Chludowie, a szkoła mieści się właśnie w Chludowie, i to w bardzo bliskim sąsiedztwie. 15 lat temu zastanawiano się bardzo intensywnie nad tym, jakie imię nadać szkole. Oczywistym stał się fakt, że ojciec Marian będzie najlepszym kandydatem, i taka osoba została zaakceptowana przez społeczność. Ojciec Marian wielokrotnie przyjeżdżał do naszej szkoły. Za każdym razem przywoził z sobą to coś, czego my się uczyliśmy. Ta postać ojca Mariana pomaga nam wychowywać dzieciaki tutaj. Nasi uczniowie doskonale znają problematykę Indii. Nasi rodzice, rodzice naszych uczniów jeżdżą do Indii, do Puri, do miejsca, w którym ojciec Marian założył szkołę. Mieliśmy możliwość odbycia wideokonferencji z dziećmi z Puri dzięki współczesnej technice.
Jest też naszym wielkim marzeniem udać się tam, wybrać się kiedyś i zobaczyć miejsca, w których żył, działał ojciec Marian, gdzie zostawił swoje dzieło. Mamy nadzieję, że kiedyś nam się to uda. Ojciec Marian był nominowany w 2002 roku do Pokojowej Nagrody Nobla. Wtedy też był w Polsce i w Wielkiej Brytanii był i w Szwecji był. Byliśmy bardzo wszyscy zawiedzeni, bo wszyscy mu tak życzyli, żeby tą nagrodę dostał, bo już miał plany, co on za te pieniądze wybuduje w Puri i jak on te pieniądze spożytkuje. I wówczas, jak już się okazało, że tej nagrody jednak nie dostał, przegrał z Carterem wtedy, to władze Poznania mu zrobiły taką akcję, 1 000 000 złotych dla ojca Mariana. Tam miał być 1 000 000 dolarów, to tutaj 1 000 000 złotych, zbiórka. Zresztą był honorowym obywatelem Poznania. I faktycznie te pieniądze zostały uzbierane i przekazane. Był honorowany przez Akademię Medyczną, bo był doktorat honoris causa z naszego uniwersytetu. Wiele innych nagród, o których nie wspomnę, bo ich jest tak dużo, że nie wymienię wszystkich. Za dużo w życiu przeżyłem, by być poruszony, ale jestem zaskoczony. Robię to, co każdy by robił na moim miejscu, chociaż łatwe nie jest. Ojcowie werbiści ustanowili nagrodę imienia ojca Mariana Żelazka dla osób, względnie instytucji, które zasługują na to. Ojciec szedł przy mnie, pomagałam mu dojść do domku, bo prawie już nic nie widział. Takie były chore te jego oczy. Siedzieliśmy sobie jeszcze razem przez chwilę. Żegnaliśmy się, ja wiedziałam, że już go więcej nie zobaczę. Coś chciałam powiedzieć mądrego. I wtedy ojciec powiedział tak. Wiesz, Anusia, pamiętaj, Anusia, że nic, co tutaj, nie jest ważne. Wszystko, co ważne, jest tam. I pokazał na niebo. Jego śmierć wyglądała tak, że uczestniczył w celebracji hinduskiego święta. Ojciec Marian przewrócił się, upadł, bo zasłabł. Pomogli mu wstać i przeszedł parę kroków. Po czym idąc do samochodu, umarł na rękach ludzi, którzy go kochali po prostu. To była dla mnie bardzo wielka próba rozstania. Czułam pustkę, że zostaję sama, że już nie będę miała tyle dostępu do kogoś tak mądrego, tak dobrego. Tego kogoś, kto najgorszą sytuację odwracał ku dobru. W 10. rocznicę śmierci nastąpiła częściowa ekshumacja i szczątki ojca Mariana zostały przeniesione do Puri i tam się odbył jak gdyby drugi pogrzeb i grób ojca Mariana w tej chwili jest w Puri. Ojciec Marian jest wzorem miłości Bożej, pod każdym względem. Już go nie ma tyle lat. On jest na świeżo obecny ciągle. Czuję się świeżość jego obecności. Jakby się nie starzał, jakby istniał dalej, jakby żył. Hindusi wierzą, że w każdym człowieku, który czyni dobro, objawia się Bóg. Dla Hindusów ojciec Marian już dzisiaj jest wcieleniem boskim. Ojciec był moim przewodnikiem we wszystkich dziedzinach mojego życia. Takiej miłości można doznać tylko od Pana Jezusa i od Świętego.
Czy dzieło skończone? Bynajmniej. Trędowatych i innych ubogich zawsze będziemy mieć ze sobą. Nasza praca dla nich zależeć będzie od waszej pomocy. Nie jest trudno być dobrym. Wystarczy tylko chcieć.